Nikt nie może być niewolnikiem dwóch panów, bo albo jednego będzie nienawidzić, a drugiego miłować, albo do jednego przylgnie, a drugim wzgardzi. Nie możecie być niewolnikami Boga i bogactwa. O, przepraszam, muszę jeszcze z kimś porozmawiać. Myślałam, że mogę to pogodzić, ale dziś musiałam dokonać wyboru. Jak się państwo mają? Czy wszystko w porządku? Tak. Kiedy Marci wreszcie się tutaj pojawi? Miał mi pokazać kilka innych lokali w tym budynku. Tak, Marci powinien zaraz tutaj być. A może jeszcze kieliszek wina? A nie mam już czasu, muszę się zbierać. Mam gdzieś jeszcze inne ważne spotkanie. Wszyscy mnie ostrzegali. Mówili, żebym pamiętała. Pamiętała o żonie Lota. Miliony ludzi na świecie tkwią w niewoli, chociaż nie są tego świadomi. Sami siebie czynią niewolnikami, ponieważ uważają za swój obowiązek trzymanie się tradycji związanych z ich kulturą i stawiają rodzinę, pieniądze ponad Boga. Ale Jezus wyraźnie pokazał, że prędzej czy później każdy będzie musiał zdecydować, kogo lub co wybierze na swojego Pana. Jehowę, czy pieniądze oraz władzę i prestiż, które się z nimi wiążą. Pomyślmy o przykładzie biblijnym. Lota i jego rodziny. Lot zamieszkał z rodziną w pobliżu Sodomy. Z kolei później, w samym mieście, chociaż wiedział, że jego mieszkańcy byli źli i ciężko grzeszyli przeciwko Jehowie. Czy szukał zabezpieczenia materialnego? A może żona wywierała na niego presję? Czy próbowali służyć dwom panom? Tego nie wiemy, ale znamy rezultat. Rodzina ucierpiała duchowo i naraziła się na niebezpieczeństwo. Materialistyczne myślenie udzieliło się żonie Lota do tego stopnia, że bardziej pokochała wygodne życie w Sodomie niż Jehowę. Mimo że Jehowa posłał aniołów, żeby wyprowadzili ich z tego złego miasta, żona Lota się obejrzała. Być może z powodu żalu za tym, co tam zostawiła, i zamieniła się w słup soli. Pomyślmy, czy żona Lota mogła uniknąć tragicznego końca? Oczywiście, to nie musiało się tak skończyć. W związku z tym Jezus podał bardzo bezpośrednią radę zapisaną w Łukasza, rozdziale 17, w wersecie 32. Pamiętajcie o żonie Lota. Czego się z tego uczymy? Żyjemy w szczególnych czasach, w których, mówiąc przenośnie, nie możemy oglądać się za siebie. Cóż za trzeźwiące przypomnienie, że mamy szukać uznania Jehowy Boga i stawiać Go ponad rodzinę, pieniądze czy inne rzeczy. Pozdrówcie ode mnie rodziców, dobrze? Dobrze. Dziękuję, pa pa. Bracie Williams, to było bardzo budujące. O, dziękuję, Brian. Bardzo się cieszę. Chcę ci przedstawić Joe'ego i Mary. To ich pierwsze zebranie. Bardzo mi miło. Joe i Mary. Zgadza się. Hej, Gloria. Bracie Williams. Muszę przyznać, że jest tu inaczej niż w moim kościele. Podobało mi się pana kazanie, ale szczerze mówiąc, nie spodziewamy się, że będziemy kiedyś bogaci. Nigdy nie mamy na nic pieniędzy. No, tylko same długi. Rozumiem. Ale tak naprawdę najważniejsze jest zaspokajanie potrzeb duchowych. A Bóg zatroszczy się o pozostałe. Cieszę się, że udało się wam dzisiaj przyjść. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz. No, może. Dziękujemy, bracie Williams. Trzymajcie się. Do widzenia. Na razie. Dzięki, Joe, że przyszliście. Naprawdę miło, że znaleźliście dzisiaj trochę czasu. No, nawet mi się podobało. Te wykłady były bardzo dobre. Tak? Tak, było nieźle. Fajnie. Więc zobaczymy. A co myśli Mary? Nie wiem, muszę ją spytać. Było inaczej niż w jej kościele. Tak. Więc później jeszcze z nią o tym porozmawiam. Brian. Jeszcze raz dziękuję. Dobrze było was zobaczyć. Ciebie też. Joe, miło było cię poznać. Dzięki. Ciebie też. Hej. Na razie. A, Brian. Czemu jego żona nie przyszła? Jest wdowcem.
Julia zmarła kilka lat temu. O. Ale opiekował się nią do samego końca. Smutna historia. Tak. Szczególnie jak chodzi o żonę. Wow. Ale wiesz co? Jest pewny, tak jak my wszyscy, że spotkamy się z nią w nowym świecie. I mimo tych przeżyć, dalej wykonuje swoją pracę. Tak? Tak. No to ile za to dostaje? Wiesz, on na tym nie zarabia. Jest ochotnikiem. Ochotnikiem? To skąd ma pieniądze na dobre auto, telefon, garnitur? Zbór pokrywa jego podstawowe wydatki. Co? Zbór pokrywa? Czyli to znaczy, że żyje na koszt innych zamiast samemu na siebie zarabiać. O nie, nie, Joe. Źle mnie zrozumiałeś. Jest zajęty jak każdy z nas. On zajmuje się głoszeniem, przygotowuje wykłady, przemawia, odwiedza nas. Nie tak jak myślisz. Ta, co ty myślisz, że on się zastanawia, jak przeżyć w prawdziwym świecie, tak jak my każdego dnia?